Jaki wspaniały dzień, żeby ponownie skomentować przygody naszej ulubionej bohaterki, Ewy Karasiewicz. Także kochani, zapraszam was na nowy odcinek serialu Szkoła. Siostra 16-latka boi się, że jej brat wróci do nałogu. Licealistki robią żart nielubianej koleżance i odpowiadają w jej imieniu na ogłoszenie matrymonialne milionera z Teksasu. Przekonacie Ale, żeby się ze mną spotkała. Nie rozumiem, czemu się tak uwziął na tą Ale. Przecież jestem od niej 10 razy ładniejsza. Mógłbyś być moim ojcem. 18-latka nie chce mieć nic wspólnego z mężczyzną. Milionerowi wpada w oko nauczycielka Karina Kłosek. Panie Niemczewski, to jest Kraków, a nie Teksas. Pamiętacie tą super przyjaciółkę Ewy z jednego z ostatnich odcinków szkoły? W tym odcinku się nie lubią. Ale Ewa ma nową, najlepszą przyjaciółkę. Także moi drodzy, nie ma co przedłużać. Bierzcie coś do jedzonka, weźcie coś do picia. No i co? Zaczynamy! Ania Grochot z licealnej 3D i Ewa Karasiewicz z 3A pokłóciły się o chłopaka, którego obie chciały poderwać. Awanturę przerwała nauczycielka informatyki, która wezwała uczennicę na rozmowę. Już po rozmowie z Kłosek, czy jeszcze przed? A co cię to obchodzi? Nie nic, ale ludzie mają niezłą bekę w komentarzach pod filmikiem. Co? Pod jakim filmikiem? No tym, co wrzuciłam na fejsa. Wrzuciłaś jakiś film? Zrobiłaś? Tak przykro się patrzy na to, że teraz są nagle takimi rywalkami. No przecież tak się lubiły wcześniej. Chociaż wtedy już zaczynały być jakieś zgrzyty między nimi. Ej stara, ona to serio wrzuciła. Nie, nie chcę tego widzieć. Jak mogłaś się z nią łączyć w mój format? Ooo, też mamo! Ja ci tutaj zaraz! Trzeba się na niej jakoś zemścić. Co ona myśli, że jest lepsza od nas? Z czego ty się śmiejesz? A może ty lubisz być ośmieszona w internecie, ale ja nie. Nie z tego się śmieję. Obczajek i wariacik. Co za kowboj. Billy Joe Niemczewski. Bardzo szybka zmiana tematu. Ale wiecie co, w sumie przecież ten filmik to nie było nic takiego złego. Naprawdę myślicie, że ktokolwiek miałby zszarganą opinię po takim filmiku w sieci? To jest raczej śmiechawka, a nie powód do wstydu. No szczególnie, że dziewczyny się lubią. No, ej, obczaj, stara, że on jest niby z Teksasu i szuka żony w Polsce i pisze tak w swoim profilu: My dream girl musi być zabawna, mądra, piękna, a co najważniejsze, musi być virgin. Virgin? Co on dziewicy szuka? No wiesz, niektórzy faceci lubią takie rzeczy, ale najważniejsze jest to, że on jest milionerem. Tak, jasne, na pewno. No, tak wynika z jego profilu. No Ewa tak się niby podśmiechuje, że ho, 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 jakiś milioner z Meksyku. A coś tak czuje, że sama by się chciała z nim spotkać. Ej, masakra, zobacz sobie. Czekaj. No widzę, że humory wam dopisują. Cóż, nie wyciągnęłyście żadnych wniosków. Zresztą nie spodziewałam się tego po was, to nie w waszym stylu, prawda? Zapraszam. Milioner. Mam gdzieś wąty Kłosek, ale jestem wkurzona na Ale, która ośmieszyła nas w necie. Muszę się na niej jakoś odegrać i nawet wiem jak. Wkrótce do teksańskiego milionera napisze dziewica z Polski i to będzie Ala. Jezus, no i co z tym zamierzasz dalej zrobić? Generalnie podszywanie się pod kogoś to jest taki czyn karalny. Naprawdę warto ryzykować tylko dlatego, że ktoś wrzucił taki film do sieci? Żadna z dziewczyn nie podejrzewa, że autor ogłoszenia rzeczywiście jest milionerem z Teksasu. Złożyłam jej fake konto na tym portalu i wrzuciłam jej zdjęcie. Ale po co? No jak to po co? Potem zeskrinuję całą rozmowę, wrzucę do sieci i wszyscy się dowiedzą, że Ala powiedziała, że jest dziewicą tylko po to, żeby poderwać jakiegoś teksańskiego milionera. Nie no, nawet śmieszne, ale powiedz mi, nie szkoda ci czasu na takie rzeczy? Nie no, hit! Ewa powiedziała coś mądrego. 4 odcinków potrzebowaliśmy, żeby w końcu usłyszeć coś, co ma sens. Gratulacje, brawo! Ej dziewczyny, kiedy rewanż? Chętnie z chłopakami obejrzymy na żywo, jak się szarpiecie. A może jakieś zapasy w kisielu? Nara, nie widzę was już. A. Wiesz co? Jednak cofam te słowa. To nie jest strata czasu. Co mu napisałaś? No ogólnie, że Ale jest dziewicą i w ogóle nigdy się nie całowała. No bo czeka na tego jedynego. No i czar prysł. Jednak faktycznie nie ma co chwalić dnia przed zachodem. Tym właśnie jedynym jest Billy Joe z Teksasu. Nie gadaj, że facet to uwierzy. Podaje się za milionera, przecież to jest jakiś świr. Ej, chyba odpisał. No faktycznie. Napisał: Ala, jesteś stunning. Jaka? No to znaczy, że fajna. Teraz napisał, że chciałby się spotkać. Ej, no to dawaj, że jutro tutaj w szkole. Normalnie. No co ty?
No, czemu nie? Wow, no świetny pomysł. Napiszmy obcemu facetowi, gdzie może znaleźć nastolatkę, gdzie chodzi do szkoły, w jakim mieście. No, co może pójść nie tak? Przecież to jest jakiś fake. No co ty gadasz, słuchaj, a może on serio jest tak zdesperowany, że przyjedzie tutaj do szkoły i będzie dalej udawać tego kowboja z Teksasu? Ej, w sumie ludzie będą mieli niezłą bekę, jak za Alą będzie chodził jakiś kowboj. No normalnie, czaisz, że jeszcze przyjedzie na takim prawdziwym koniu, mówię, że co? Ej, słuchaj, piszę do niego. No, normalnie. Napisał, że spoko, że się widzimy. Albo ta dziewczyna bardzo szybko pisze SMS-y, albo ten chłopak czyta w myślach i od razu napisał, że spoko, będzie za chwilę. To była bardzo szybka wymiana informacji. Co, oglądacie swoje żenujące popisy? Hej, Ala, wyobraź sobie, że mamy lepsze rzeczy. Kretynka. Nie, robię screeny, wysyłam do neta. Nie, poczekaj do jutra, może on serio tutaj przyjedzie. Skąd wiesz? No w sumie. Ale byłoby super, gdyby ten świl jutro przyjechał. No ja jestem ciekawa, jaką Ala będzie miała minę, kiedy dowie się, że ma randkę z internetowym z Wyrolem. Cała szkoła będzie miała z niej bekę. No, na pewno będzie miała bekę. Szczególnie jeżeli po kilku dniach się okaże, że nagle koleżanka zaginęła. Oczywiście mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale nigdy tak nie róbcie, to jest skrajnie niebezpieczne. Ania i Ewa podały się w internecie za nielubianą koleżankę i odpowiedziały na ogłoszenie milionera z Teksasu, który szuka w Polsce żony. Dziewczyny są przekonane, że Billy Joe Niemczewski jest wariatem i liczą na to, że mężczyzna zjawi się w szkole i będzie próbował podrywać Alę. Dobra, co kombinujecie? My? Nic, daj spokój. Jasne. Zachowujecie się ostatnio jak najlepsze psiapsiły. A dobrze wiem, że się nienawidzicie. Ktoś tu ma chyba paranoję, ale nie martw się, to na pewno da się wyleczyć. Bardzo śmieszne. A może ta koleżanka jest po prostu zazdrosna, że Ewa sobie przyjaciółkę wymieniła? O, i tak teraz jakoś przykro się zrobiło. O kurcze! Patrz nie na to! Ala, honey, jestem! Sorry, koleś, ja cię nie znam. To ja, Billy Joe. Mów mi, BJ. Kim Billy? My God. Na żywo jesteś jeszcze piękniejsza. Że co? Co ty, koleś, odwiedziłeś? To dla ciebie. Ja cię nie znam. Mam dla jeszcze mnie? Mały opominek. Podoba ci się? Sorry, koleś, nie znam cię, bierz te kwiaty. Nie podoba ci się? Jezus, jest tyle imion do wyboru. A oni wybrali Billy Joe. Mów mi, BJ. Co ja zrobiłem źle? Pan naprawdę jest z Teksasu? Well, obecnie przebywam w Warsaw, ale tak, jestem z Texas. Skąd wiesz? Ala nam mówiła. Ala mówiła wam o mnie? No tak, to nasza koleżanka, znaczy się friend. Really? Chodźcie, muszę z wami porozmawiać. Licealistki są w szoku, że Billy Joe okazał się prawdziwym milionerem z Teksasu. No i co, nagle dziewczyną nie jest tak do śmiechu. I coś czuję, że trochę zazdroszczą koleżance. Ile kosztowała w ogóle? Nieważne. Ważne? No to drobiazg. I need a drink. Przepraszam, może chcecie coś? Nie, my tylko chciałyśmy pana poznać. Proszę, tylko nie pan. Mówcie mi BJ. Of course. Ja jestem Ania, a to Ewa. Miło was poznać. Tell me. I rozumiem, że na przykład pani woźna albo nauczyciel, który pilnuje w ogóle dzieci na boisku, bo zwykle ktoś tam pilnuje, tak? No to co, nie zauważył, że dwie nastolatki wchodzą do limuzyny, która stoi cały czas pod szkołą? To się nie wydało jakoś tak podejrzane? No, że poznaliście się w necie, że trochę pogadaliście, no i że masz tutaj dzisiaj przyjechać. Ale dlaczego tak się zachowała? Przecież udawała, że mnie nie zna. Oj, ona już taka jest, nie przejmuj się nią. Ale jak z nią rozmawiałem, to była taka szczera i sympatyczna. Nie wiem, czemu się tak zachowała. Czasem obnoszę się niepotrzebnie with my money. Ale to dziewczyna z zasadami, nic dziwnego, że jest angry. Kolega z Meksyku też inteligencją nie błyszczy, ale przynajmniej nie jest psychopatą, który porywa te dziewczyny, także tyle dobrego. No tak, ale w sumie ja też nie wiem, czemu się tak zachowała. W końcu, gdybym ja dostała taką bransoletkę od faceta, to bym była szczęśliwa. No, jest naprawdę piękna. Tell you what, girls. Dam wam takie bransoletki, jeśli przekonacie Ale, żeby się ze mną spotkała. Okej, jasne, przekonamy ją. Great. Niech zadzwoni na ten number. To wtedy możemy się umówić. Dobra.
A jak zamierzają namówić tą dziewczynę, żeby się umówiła z tym facetem? Bo tak mi się wydaje, że raczej chętna to nie była, delikatnie mówiąc. Może BJ jest milionerem, ale na kobietach to on się kompletnie nie zna. Nie rozumiem, czemu się tak uwziął na tą Ale. Przecież jestem od niej 10 razy ładniejsza. Ale w sumie jego sprawa. Mi zależy tylko na tej bransoletce. Musi być moja. No i jest nasza Ewa Karasiewicz. A ja tylko przypomnę, że Ewa ostatnio nam mówiła, że potrzebuje dojrzałego mężczyzny, który może ją zabierać w drogie miejsca. Ewa, to jest facet dla ciebie. O co chodzi? Słuchaj, niezła akcja z tym milionerem, który do ciebie przyjechał. Żartujesz? Totalnie chora akcja. To jakiś świr chyba jest. Nie przesadzaj. Posłuchaj. Facet nie dość, że jest przystojny, jest z Ameryki, bogaty, to jeszcze przyjechał tu specjalnie dla ciebie. No dziewczyno, ja bym się cieszyła na twoim miejscu. Bo jesteś głupia. A wcale on nie jest przystojny i ma chyba ze 40 lat. Ostatnio narzekałem, że ta była przyjaciółka Ewy ma takie durne pomysły. A tu proszę, jak pozytywnie zaskakuje. No po prostu, ja nie mogę się doczepić. Taki dojrzały facet. Jak wam się podoba, to się z nim same umówcie. Jezu. Ale nie każda dziewczyna ma szansę na randkę z milionerem. Ogarnij się. No jeszcze z Teksasu. Wiesz, jak tam musi być pięknie? O, dobra, czego chcecie? Po prostu chodzi nam o to, że powinnaś do niego zadzwonić. Ale na szczęście nie mam numeru, więc nie zadzwonię. A tak się składa, że... Widzisz, zostawił nam twoją wizytówkę. A, czyli to wy go na mnie nasłałyście, wy macie z nim kontakt? Co? To tak szybko wyszło? To zaraz. To co tu będzie głównym wątkiem? Nie, zostawię ją dla ciebie. Tak, czyli musicie mieć jakiś w tym interes. Jezu, ogarnij się z tą paranoją, dziewczyno, to naprawdę jest niezdrowe. Dobra, nie chcę mi się z wami gadać, szkoda czasu, cześć, nara. Co za kretynka. Musimy zmienić taktykę. Ale to co chcesz zrobić? Po prostu musimy zmienić taktykę. Chodź na chwilę do nas jeszcze. Znowu wy, dajcie sobie już spokój, dziewczyny, naprawdę. Jeżeli chodzi o inną taktykę, to można na przykład ogłuszyć, związać i zmusić do spotkania. Albo zrobić odlew twarzy, stworzyć idealną maskę, chłopakowi przywalić w czoło, żeby tak średnio widział. No to może się nie pokapuje, że nie gada z tą dziewczyną. Słuchaj, Ala, sprawa jest taka. Rozmawiałyśmy z BJ-em i powiedział nam, że jeżeli ty się z nim umówisz, to da nam takie same bransoletki, jakie chciał dać tobie. Więc to o to chodzi. No to możecie zapomnieć o swoich bransoletkach. Ale nie, no zaczekaj. Słuchaj, no ty nic nie rozumiesz. On ci da taką samą bransoletkę jak nam, a nie wiem, może nawet jeszcze więcej. No we trzy możemy z niego tyle wydoić. Dokładnie. Ale tylko z tobą, bo facet ma na twoim punkcie fioła. No po prostu koleżanki na medal. To w sumie co to za problem? Sprzedać swoją koleżankę tam na kilka spotkań z jakimś facetem? Przecież efektem będzie niesamowity profit z postaci bransoletki. Ech, a mam nadzieję, że takie sytuacje w prawdziwym życiu nie mają miejsca. Właśnie, on ma na moim punkcie fioła i to jest podejrzane. Może to jakiś psychopata, może mnie śledził. Skąd on mnie w ogóle zna? Nie śledził cię, uwierz. O Jezu, czy ty to możesz wiedzieć? A, więc to wy go na mnie nasłałyście. Jakiegoś świra, żeby za mną chodził. Dzięki, naprawdę super. Jezu, to nie tak. A jak? Zrobiłyśmy to tylko dlatego, że ośmieszyłaś nas w necie. No, chciałaś mi się odegrać. Tak, i nasłałyście jakiegoś świra. Nie, słuchaj. Chodzi o to, że okej, na początku tak, tak to wyglądało i same myślałyśmy, że przecież to jest fake. No ale potem okazało się, że to nie jest fake i facet jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty. No i zaczęłyśmy ci zazdrościć, że masz taką szansę. No ale skoro padło na ciebie, no to musisz się poświęcić, musimy dostać te bransoletki. I ja mam zostać jego żoną, porąbało was? Nie no, czekaj, chodź ze mną. Usiądź sobie na spokojnie, ja ci wszystko wytłumaczę. Patrz. Nie chodzi o to, żebyś została jego żoną, tylko spotka się z nim raz czy tam dwa i patrz, on ci da, no nie wiem, wszystko co będziesz chciała, najdroższe prezenty, no będziesz mogła mieć wszystko, ciuchy, no. Słuchaj, za samo to, że cię z nim poznałyśmy, należą nam się te bransoletki. Słuchaj, może z nim cały świat zwiedzić. Co to za myślenie? Za samo to, że cię z nim poznałyśmy, należą się te bransoletki? Dziewczyno, ty chyba z konia spadłaś. Dobra, daj ten numer, przecież nic nie stracę. W końcu gadasz z sensem. Ej, serio, do niego zadzwonisz? No zadzwonię. Super. Ej, ale pamiętaj, żeby nam powiedzieć, gdzie i o której, wiesz. Dobra, będę o was pamiętać. A, jak coś, to jesteś dziewicą. Serio. Okej. Anka i Ewa to idiotki. Najpierw chciały mnie ośmieszyć, a teraz chcą się dogadać, bo marzą im się bransoletki. Nie chcę iść na tyrantkę z kowbojem, ale zrobię to tylko po to, żeby je ośmieszyć. Jezus, już chciałem krzyczeć, że jednak Ala znowu mnie zawiodła, ale nie, ona ma jakiś inny plan.
Mam nadzieję tylko, że nie będzie to robione kosztem tego chłopaka. No bo głupi, bo głupi, no ale szkoda mi go się zaczyna robić. Well, you gotta make sure that you get a good price for it. Yeah, I know. My do BJ. But the right price. Hello, BJ. Yeah. Ania i Ewa namówiły koleżankę, żeby spotkała się z teksańskim milionerem, któremu bardzo się podoba. Dziewczyny nie wiedzą, że Ala zgodziła się spotkać z Amerykaninem tylko po to, żeby je upokorzyć. Zapraszam. Jakie dumne idą, że doprowadziły tą misję do samego końca. Wow, wynająłeś całą restaurację? Nigdy nie widziałam tylu kwiatów naraz. Oh, niestety, tylko tyle byłem w stanie załatwić tak na szybko. Myślałem, że ja i Ala spotkamy się dziś wieczorem, ale ona chciała się zobaczyć jak najszybciej. No i słusznie, po co czekać? Where is she? Nie przyszła z wami? Spokojnie, pewnie zaraz przyjdzie. Wiesz, no my postanowiliśmy wpaść trochę wcześniej, no bo nie chcemy wam przeszkadzać w randce. Tak, tak, na pewno o to chodzi. Ewa, przyznaj się, że chodzi o bransoletkę. Swoją drogą, te dziewczyny nie mają teraz jakiejś lekcji czy coś? A poza tym nie chcemy, żeby się dowiedziała o naszej umowie, no bo chyba nam coś obiecałeś, prawda? Faktycznie. Pewnie zastanawia was, dlaczego szukam żony w Polsce. Bo polskie dziewczyny są najładniejsze, prawda? Moja babcia mówiła mi dużo o Polsce, o Polakach, że to wyjątkowy naród, ludzie z zasadami. Oj, panie Willi, to pan trafił na zły przykład tych polskich kobiet. Amerykańskie dziewczyny nie są takie. Myślą tylko o pieniądzach. Dlatego pomyślałem, że Polki mogą być inne. Tak, dokładnie. Nam w ogóle przecież nie zależy na kasie, prawda? W ogóle. Skoro tak mówicie, zgodnie z umową. Dziękuję. Wow, ale piękna. Są cudowne, naprawdę. Czyli w sumie chciały wkręcić koleżankę, że robi coś dla faceta za pieniądze, a same de facto to teraz zrobiły. Ala, jesteś! Bałem się, że zmieniłaś zdanie. Hello, BJ. O, to my już sobie pójdziemy. Tak, nie tak będziemy wam przeszkadzać. No. Nie tak prędko, może najpierw oddajcie to, co zabrałyście. Nie zasłużyłyście na te bransoletki. Jesteście oszustkami. To właśnie jakie. Ale nie rozumiem. What's going on? Ja ci wszystko wytłumaczę, tylko niech one stąd wyjdą. No idziemy! I oddadzą bransoletki. Nie wyjdziemy stąd bez bransoletek. BJ, mieliśmy umowę, dotrzymałyśmy jej, Ala tu jest. No w sumie, jakbyśmy mieli być już tacy totalnie poprawni, no to oni się umówili z nim, że przyjdą z tą dziewczyną na to spotkanie. Więc w sumie warunków umowy dotrzymały. To są oszustki, one nawet nie są moimi przyjaciółkami. What? Oszukały cię. Teraz możecie iść. Nie ma opcji, nie wyjdziemy stąd, dopóki nie oddacie nam tych bransoletek. Właśnie! Właśnie. Puść mnie, co ty robisz? Nie dotykaj mnie, no! Ty co, ty następna? O, a takie ładne bransoletki były. Jejcie, jak szkoda. Wiecie panowie co, ja sobie poradzę. No i wszystko by się udało, gdyby nie ta wścibska Ala. No a miało być tak pięknie, no. Nie wiedziałam, że Ala jest aż tak perfidna. Przecież był plan, miałyśmy wszystkie zgarnąć super drogie prezenty od BJ-a. Ale nie, ona chce zgarnąć wszystko dla siebie. Nigdy jej tego nie wybaczę. Ale co ty chcesz jej wybaczyć? Boże święty, dziewczyno, ty ją sama wpakowałaś w tą sytuację. Ala wyjaśniła Williemu Joe, że to Ania i Ewa podszyły się pod nią w sieci i odpowiedziały na jego matrymonialne ogłoszenie. Namówiły też Ale, żeby wspólnie z nimi wyłudziła od milionera jak najwięcej drogich prezentów. Mężczyzna jest zaskoczony ich zachowaniem. Tylko, że później okazało się, że to prawda i wyszła ta akcja z tymi bransoletkami. Wkręcić? Co to znaczy? Jakby ci to powiedzieć, to znaczy zażartować sobie z kogoś. O. Naprawdę Ala mnie zaskakuje w tym odcinku. No nie dość, że załatwiła te dziewczyny bardzo pięknie, to jeszcze wszystko wyjaśnia temu facetowi zamiast go kopnąć w tyłek. Wiesz co, to w sumie to już tyle, co chciałam ci powiedzieć, także ja sobie już lepiej pójdę. Sorry w ogóle za tą całą akcję i za wszystko i no, to cześć, na razie. Ala, wait! Wiem, że to nie z tobą rozmawiałem przez internet, but I like you. Jesteś honest. Uczciwa. Może jednak chciałabyś mnie poznać. Wiesz co, sorry Billy, ale nie, lepiej już pójdę, naprawdę. Tak, tak, lepiej już stamtąd idź. Nie idźmy w tą stronę, proszę. Niech ten odcinek ma chociaż trochę moralności. Weź chociaż to, na pamiątkę.
No, skoro na pamiątkę, to dziękuję. Cześć. Bye. W sumie całkiem sympatyczny ten BJ. Szkoda tylko, że tyle ode mnie starszy. Ale totalnie zaskoczył mnie z tą bransoletką. Po prostu mega, że mi ją dał. Będzie super pamiątka. A co najlepsze, dziewczyny strasznie się wściekną, jak mnie w niej zobaczą. O, na pewno się zdenerwują. Ja myślę, że to jeszcze nie koniec tego, co przygotowała dla niej Ewa Karasiewicz. Ala Majerska jest zadowolona, bo wie, że jej złośliwe koleżanki, Ania i Ewa, pękną z zazdrości na widok drogiej bransoletki, którą dostała od amerykańskiego milionera. Pożałujesz tego. Ale o co wam chodzi? O te bransoletki, co miałyście je dostać, a nie dostałyście je? Szkoda. Takie ładne przecież były. Teraz przegięłaś, nie zasłużyłaś na tę bransoletkę. Ale ja wcale nie chciałam. Po prostu dał mi ją, no to jak miałam odmówić? Głupio by było, prawda? Niegrzecznie nawet. Oj, Ala, znasz już tą Ewę, no to po co ją jeszcze tak podjudzasz, no? No kochani, zostało nam jeszcze jakieś 6 minut odcinka, także tu może się dużo zadziać. Wiesz co, gdyby nie my, to byś go nawet nie poznała. To co, przecież nie moja wina, że uznał, że wam się nie należą. Nie chciał, to wam nie dał. Koniec. Musimy ją zniszczyć. Wiem. To co robimy? Nie wiem, jestem tak zła, że nie jestem w stanie myśleć. Najchętniej bym jej po prostu natłukła. Ale szmata. To może niech wszyscy się dowiedzą, że jest szmatą. No nie. Nie róbcie tak, dziewczyny. A jeżeli już tak robicie, to wspomnijcie o tym, że też brałyście w tym czynny udział. Bo same miałyście chrapkę na te bransoletki. W sensie? Nie wiem, napiszemy na fejsie na przykład, że po prostu się puściła do tej bransoletki. Jak zwykła dziwka. W sumie? To i tak pewnie prawda. No raczej. Ala, myślisz, że z nami wygrała? Nic z tego. Cała szkoła się dowie, że puszcza się w zamian za drogie prezenty. No, ciekawe, czy wtedy się będzie tak obnosić z tą bransoletką. Świetny pomysł, Ewa. Teraz oprócz podszywania się za kogoś, możesz dostać zarzuty za nękanie. Ile bierzesz za godzinę? Co ty mówisz? Może zrobimy rzutkę i będziesz dla nas taka miła jak dla tego kowboja z Teksasu. O czym wy gadacie w ogóle? Lubisz drogie rzeczy, rozumiemy to. Odczepcie się, nara, walcie się w ogóle. Przecież wiemy, skąd masz tą bransoletkę. Musiałaś się nieźle napracować, żeby ten kowboj ci ją dał. Porąbało cię, walczy się! Nie musisz udawać, wszystko już jest na fejsie. Zabiję je. A czy ja mogę zadać jedno pytanie? Gdzie w tej szkole są nauczyciele? Ja przepraszam, ale gdzie oni są? Domyślam się, że już po tym filmiku tam musiała być jakaś super ekstra afera, że dziewczyny się pobiły. A po takim czymś to już w ogóle. Teraz to już naprawdę przegięłyście. Ej, nie jestem żadną dziwką i nie sypiam z facetami dla prezentów. Macie odwołać to, co napisałyście na fejsie. Słyszycie? Niech to przemyślę. Nie? Ej, ludzie, ale to są kłamstwa. Ja naprawdę nie sypiam z nikim dla prezentów. To no wszystko kłamstwa. Zapytamy jednego z twoich facetów. O! Boże, co on tu robi? Po co on tu przyjechał? Jest i on. No to akurat powinnaś wiedzieć chyba, dlaczego przyjechał. O matko, i jeszcze nasz Johnny Bravo się pojawił pod szkołą. Przecież ona mu jasno powiedziała, że nic z tego nie będzie. Hi, Ala. Ty tu czego? Muszę dzisiaj wyjechać z Krakow, super, ale najpierw chcę z tobą porozmawiać. Nie mamy już o czym. Wszystko ci powiedziałam, co chciałam powiedzieć. Wait. Mogłoby nam być naprawdę dobrze. Daj nam another chance. Ale odwal się ode mnie, ile ty w ogóle masz lat? 36. 36? Mógłbyś być moim ojcem. Znajdź sobie kogoś w swoim wieku z boku jeden. Z boku? Nie rozumiem. Pervert. A, i to jest jeszcze twoja bransoletka. Proszę. I'm not a pervert? Jak możesz tak mówić? No tak trochę jesteś. Nachodzisz jakby dziewczynę, która ci powiedziała, że nie chce z tobą mieć nic wspólnego w bardzo grzeczny sposób, pod jej szkołą. To trochę tak wygląda. Oj. BJ, widzisz, jaka ona jest niewdzięczna. No właśnie, słuchaj, my byśmy ci takim nigdy nie powiedziały, gdybyś nam dał te bransoletki. Widzę, że razem z Alą lubicie podobne klimaty. Zamknij się, baranie, Ewce nie o to chodziło. Właśnie. Ala z nim uprawiała seks, nie my. What? Ja i Ala nie robiliśmy żadnego seksu. What is this? This is crazy. Co tutaj się dzieje? Ala, Ania i Ewa kłócą się z tym kolesiem, która dostanie bransoletkę za seks. O ja nie mogę, ze wszystkich nauczycieli, którzy tam są, oni wylosowali kłosek. No to jest moja ulubiona nauczycielka w całym tym uniwersum. Słucham? Niech pani nie słucha tego kretyna. Napisałeś mi kilka bzdur w internecie i to tyle. Oczywiście, nie ma mowy o żadnym seksie. My po prostu... It's complicated. Proszę, a kim pan w ogóle jest? Pani pozwoli, że się przedstawię. Billy Joe Niemczewski, I'm from Texas. Panie Niemczewski, to jest Kraków, a nie Teksas.
Szachmat, gościu! Jak, z jaką pogardą pani Kłosek spojrzała na tą rękę wystawioną w geście przywitania. Oj, chłopie, nie chciałbyś zdawać u niej egzaminów. Ale... ja nie tylko... ma żadnego, ale myślę, że wyraziłam się jasno. Nie chcę tutaj żadnych awantur, żegnam pana. A wy proszę ze mną do pokoju nauczycielskiego, musimy sobie to wyjaśnić. Przepraszam, nie dosłyszałem, jak pani ma na imię. Karina Kłosek, jestem tutaj nauczycielką. Proszę w tej chwili opuścić teren szkoły. Zdenerwowałem panią. Muszę to pani jakoś wynagrodzić. Może chciałaby się pani umówić ze mną na kawę. Widzę, że jest pani kobietą z zasadami. Bardzo mi się to podoba. Chłopie, przeginasz. Karina Kłosek to ci zaraz pieprz spuści tą torebką. Chociaż sobie przeginaj, ja chcę to zobaczyć. Czy pan się dobrze czuje? Samodzielnie opuści pan teren szkoły, czy mam wezwać policję? A wy proszę ze mną do pokoju nauczycielskiego. Wait, sweet Karina! Chłopcze zakochał w Karinie Kłosek. Oj, to musi być bardzo platoniczna i bolesna miłość. Nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Przecież to z Ali miała się śmiać cała szkoła, a nie ze mnie i z Ewy. Po co ja w ogóle pisałam do tego kowboja? Teraz będę pośmieliskiem do końca szkoły. To wszystko wina Anki i Ewy, ja im tylko chciałam uczyć nosa. Niech te kretynki robią co chcą, ale niech się trzymają ode mnie z daleka. I co, i to jest ten morał z tej historii? Żadnych jakichś konsekwencji wobec dziewczyn, które się oczerniały nawzajem, nie będziemy mieli, tak? Ile razy mam panu powtarzać, że nie zamawiałam żadnych kwiatków? Proszę to stąd wsiąść. My z kolegą mamy dostarczyć, jak się pani nie podoba, to można je wyrzucić. Ala Majerska, Ania Grochot i Ewa Karasiewicz nadal są na siebie obrażone. Uczennice stały się obiektem żartów w szkole po tym, jak rozeszła się wiadomość, że amerykański milioner woli nauczycielkę informatyki niż którąś z dziewczyn. Na miejscu pani Kariny to ja bym się mocno zastanowił. No kurczę, bogaty, ułożony, fajnie się wypowiada, zna języki, same plusy, zero minusów. Co, pewnie zazdrocicie Kłosek, co? Chyba cię porąbało. Jaki normalny facet umówiłby się z Kłosek? Ej, czekaj, przecież wy też bajerowałyście tego całego Billy Jaya. Tak. Udawałyście przed nim dziewicę? Co, myślałyście, że wam uwierzy? Weź się oczep, debilu. No i tym akcentem, moi drodzy, kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja w kolejnych przygodach Ewy Karasiewicz. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś materiały z nią, aczkolwiek już mam na oku kilka innych odcinków, m.in. z Kariną Kłosek, a z nią odcinki zawsze są dobre. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że wszystkie linki do moich social mediów, jak i do pełnego materiału znajdziecie w opisie filmu, także zachęcam do zapoznania się. No i co? Nie ma co przedłużać. Widzimy się już niedługo. Co złego to nie ja. Trzymajcie się i cześć!